Dla pana Leszka to życiowa pasja. Zbieranie prezentowanych na wystawie przedmiotów rozpoczął już w czasach dzieciństwa i trwa to oczywiście do dziś. Od urodzenia spasjonowały mnie takie przedmioty stare i kolekcjonowałem w miarę swoich potrzeb, w miarę możliwości, no bo wiadomo, też takie przedmioty niektóre dosyć drogo kosztują. Niektórzy, wiadomo, zbierają znaczki, niektórzy hodują gołębie, a niektórzy inni właśnie pasjonują się starymi przedmiotami. Leszek Trybuł jest nie tylko zbieraczem. Często podejmuje się odrestaurowania przedmiotów. W większości tych przedmiotów staram się je odnowić, czyli wkładam to swoją pasję, swój czas poświęcam i człowiek się bardzo związuje z tym. Dzięki takim urządzeniom można poznać, jak rozwijała się myśl techniczna w różnych krajach. Na wystawie jest też wiele przedmiotów związanych z wojskiem. Leszek Trybuł zaprezentował również eksponaty niezbędne do prowadzenia gospodarstw domowych. Bardzo dużo rzeczy jest takiego codziennego użytku, tak żeby po prostu przypomnieć niektórym, jak można było używać takich przedmiotów typu żelazka na węgiel, maszyny na pedał, czy lampy naftowe, bo kiedyś to było powszechnie używane. Leszek Trybuł zamierza nadal zbierać stare przedmioty. W przyszłości chciałby utworzyć prywatne muzeum.